Jak, synku, jesteś gotowy? Jedziemy na miasto? Tak, tatuś, jedziemy na zakupy. No to dawaj, jedź za mną. Tylko nie tak szybko, tatusiu, bo ja ciebie nie dogonię. O, już blisko jesteśmy. No, tato, fajnie. Chodź, poszukamy jakiś parking, żeby odpocząć. Dobrze, dobrze. O, zobacz, tam z przodu jest jakiś. O, to ja tutaj zaparkuję, a ty jedź dalej. Ja sobie przez chwilę odpocznę, dobrze? Dobrze, tatusiu, dobrze. No to jedź dalej, ja sobie przez chwilę odpocznę. Dobrze, tatusiu. O, chyba się troszkę zdrzemnę. O! Ten samochód nie ma wykupionego bileciku. Muszę go odholować, niestety. No i jedziemy. O, poczekać, poczekać. Nie, nie, nie wolno tutaj mojego tatusia zabierać. On sobie chciał tylko troszkę odpocząć. No, za późno. Nie ma wykupionego bileciku, dlatego odholuję go. Poczekaj, proszę, poczekaj jeszcze chwilę. Poczekaj chwilę, dobrze? Dipsy. No i mówię ci, Dipsy, że te króliczki uciekały przede mną, chociaż je goniłem i prosiłem, żeby stanęły. Teletubisie, jest olbrzymi problem. Co się stało, Nunu? Dlaczego tak głośno krzyczysz? Tatusia mojego chcę odholować. Byliśmy w mieście, on zaparkował i przyjechała taka holownica. I chcę go odholować. Nie wiem, proszę, proszę, pomóżcie mi, błagam. Nunu jest troszkę zdenerwowany. Chyba powinniśmy tam pójść. Proszę pana, to są moi przyjaciele. Proszę ich wysłuchać. Co tutaj się dzieje? Proszę pana, dlaczego pan odholowuje naszego dużego Nunu? Ponieważ źle zaparkował. Ale to nie jest wcale źle. Tutaj przecież jest miejsce z tyłu. Tutaj, o, jest miejsce. Dlaczego pan mówi, że to źle zaparkowane? No bo nie miał wykupionego bileciku. Przepraszamy bardzo. Może zapomniał, może był bardzo zmęczony. No to nie powinien parkować, jak nie zna regułów tutaj. No, tak, ale możemy zapłacić za niego i będzie wszystko okej? Jeżeli zapłacicie podwójnie. Dipsy, masz jakieś pieniądze? Tak, mam. Ile trzeba? 100 zł. 100 zł, tak dużo? No tak, 100 zł, no bo podwójnie. 50 razy 2 jest 100. No dobrze, proszę, proszę, ma pan tutaj. Ale proszę cichutko go spuścić, już więcej nie przyjeżdżaj tutaj, dobrze? No, dzisiaj już nie będę przyjeżdżał. Dobrze, spuszczam waszego przyjaciela. O, Teletubisie, dziękuję wam bardzo, bo nawet ani grosza nie miałem przy sobie. Duży Nunu, musisz troszkę uważać. Musisz przestrzegać reguły tutaj parkowania, wiesz? No tak, po prostu byłem zmęczony i chciałem sobie odpocząć. No dobrze, jedź proszę do domu i przemyśl twoje zachowanie. Tatusiu, poczekaj. Poczekaj na mnie, tatusiu. My chyba też wracamy do domku. Jesteśmy w mieście. No, tu jest za duży ruch. Wracamy do domku.